Nowa Toyota Camry już dostępna. Już dziś skorzystaj ze specjalnej oferty przedsprzedażowej. www.toyotabielsko.pl. Nie powiesz? Jak się czujesz? O. Bartek jest trochę nieśmiały, ma lekki niedosłuch i cały czas przechodzi rehabilitację, ale ogólnie czuje się już całkiem dobrze. Dla mamy to cud, bo Bartek urodził się w 29 tygodniu ciąży z licznymi problemami ze zdrowiem. Niewydolność oddechowa, zespół zaburzeń oddychania, dysplazja oskrzelowo-płucna. Miał przepuklinki pachwinowe operowane, ale to już po wyjściu ze szpitala. Teraz ma prawie 2 lata i jest największym szczęściem mamy. Rodzice wcześniaków doskonale pamiętają, jak traumatyczne są dla nich pierwsze dni po porodzie. Na początku jest ogromny strach, przerażenie. 30 tydzień no to jest nie lada wyzwanie, tak? To jest 10 tygodni braku w rozwoju dziecka, walka o każdy dzień, o każdy oddech. 56 dni na oddziale patologii noworodka i intensywnej terapii, także jest no, ogromnym strachem, lękiem, nocami nieprzespanymi, modleniem się przy inkubatorze. Tym dzieciom pomogło Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w którym dziś, podobnie jak w kilku innych szpitalach, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. Jak mówią lekarze, wcześniaki to szczególny typ pacjenta. Wszystkie układy i narządy takiego małego wcześniaka są niedorozwinięte, są nieprzygotowane jeszcze do życia poza łonem mamy. W związku z tym takie dzieci z reguły wymagają takiej bardzo szerokiej terapii. Za wcześniaki uważa się dzieci urodzone poniżej 37 tygodnia ciąży. Po porodzie pomocy potrzebują nie tylko one. Rodzice tych wcześniaków wymagają pomocy, wsparcia, pokazania im, jak wygląda ta pierwsza droga, dania im nadziei i przede wszystkim przejścia razem z nimi przez te trudy wcześniactwa, bo ten początek bywa traumatyczny. Jak podkreślają lekarze, przeżycie przedwcześnie urodzonych dzieci w największym stopniu zależy od nakładów finansowych na opiekę prenatalną i neonatalną. To nie jest tylko kwestia kadry, ale głównie sprzętu medycznego. I w naszym województwie przed kilkoma laty wprowadzono program finansowy, który pozwolił na zakupienie dużej ilości sprzętu medycznego dla oddziałów neonatologicznych, oddziałów terapii intensywnej. Dzięki temu w tej chwili wskaźniki umieralności noworodków w Polsce, jak również przedwczesnych porodów, znacznie zmniejszyła się w naszym województwie. Także jest to znaczny postęp. W województwie śląskim działa łącznie 5 szpitali o trzecim najwyższym stopniu referencyjności, w których wcześniaki mają największe szanse na przeżycie. To Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Bielsko-Biała i Częstochowa. Szacuje się, że w Polsce przedwcześnie rodzi się co 10. dziecko.